drodzy nauczyciele, kochani rodzice, koleżanki i koledzy. Dziś nadszedł dzień, w którym trzeba się pożegnać. Minęło aż 8 lat, odkąd wstąpiliśmy w mury tej szkoły. Jak ten czas szybko minął, prawda? Dziś pora rozstania z nauczycielami, przyjaciółmi i beztroskimi chwilami, które na zawsze pozostaną w naszych sercach. Każdy z nas pozostawi po sobie cząstkę siebie. Tu zawiązaliśmy nasze przyjaźnie, tu przeżywaliśmy chwile, o których nie chcemy zapomnieć. Pożegnanie to czas rozważań i refleksji. Smutny, ale jak wiele wnoszący w życie każdego człowieka. Ale czy tylko smutek przepełnia dziś nasze serca? Nie, czujemy też radość. Radość, bo mogliśmy stanowić cząstkę tej szkoły, bo poznaliśmy wyjątkowych ludzi, bo doceniono nas i wysłuchano, bo pokazano nam prawdziwą drogę życia oraz nauczono, jak pokonywać przeszkody. Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym się dzieli z innymi. Niech te słowa Jana Pawła II będą wyrazem uznania dla was, drodzy pedagodzy, za to, że dzieliliście się z nami swoją wiedzą, z uporem i oddaniem kształtowaliście nasze umiejętności. Dodawaliście odwagi, uczyliście wytrwałości i zachęcaliście do działania. Dziękujemy. Księdzu Czesławowi Sadowskiemu, patronowi naszej szkoły, dziękujemy za wspieranie nas dobrym słowem, rozumienie naszych szkolnych problemów, czasem i nie tylko szkolnych, za tworzenie wyjątkowego klimatu podczas spotkań z nami w naszej sali numer 3, a potem numer 5. Za uświadomienie nam, że głowa do góry, będzie dobrze, wszystko się poukłada. Dziękujemy rodzicom za to, że mogliśmy dzielić się z wami naszymi cierpliwościami, za to, że mogliśmy zawsze na was liczyć i za cierpliwość do nas. Na stronie szkoły ukazał się krótki filmik, którym próbowaliśmy podziękować tak, jak najbardziej możemy. Patronowi szkoły, pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom za czas wspólnie przeżyty. Czas, w którym byliśmy uczniami publicznej szkoły podstawowej imienia księdza Czesława Sadłowskiego z Broszy Dużej. Niech te symboliczne kwiaty, które rozdamy, będą wyrazem naszych myśli i uczuć. Tyle było krwi do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Fałszywy klejnot dał, a ty idąc w świat, patrzysz w klejnot ten co dnia.
chociaż rozpacz już co dnia wyziera z jego dna. Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, zapytałeś, dokąd iść, prawdziwą minę miał. Wołałeś więc, z płaczem brzust przymierzyć się i uronić pierwszy raz w czerwone. Szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz, jesteś jak.